Wyznacz równanie środka odcinka AB o końcach A o współrzędnych 2 trzecie 4 i B o współrzędnych minus 5 trzecich 8. Oznaczmy współrzędne punktów A i B. Pierwsza współrzędna to jest X, druga Y. Punkt nazywał się A, więc dodajmy indeksy A. W punkcie B pierwsza współrzędna oczywiście X i Y. Natomiast był to punkt B, więc dodajmy indeksy B. Aby znaleźć środek odcinka AB, wykorzystamy wzór na współrzędne środka. Pierwszą współrzędną, aby wyznaczyć pierwszą współrzędną, dodamy do siebie współrzędne x-owe i podzielimy je na 2. Czyli tu na pewno będzie dwójka. W liczniku dodajemy współrzędne x-owe. Aby wyznaczyć współrzędną y-ową, dodamy współrzędne y-owe punktów A i B. I również podzielimy na 2. Podstawmy nasze dane. Za xA wstawiamy 2 trzecie. xB to jest minus 5 trzecich. Na 2. yA to jest 4. yB 8. W liczniku mamy 2 trzecie minus 5 trzecich. To nam daje minus 3 trzecie. A tu mamy 12 na 2. Czyli dostaniemy 3 trzecie to jest oczywiście 1, czyli zostaje nam minus 1 druga. A tu mamy 12 na 2, to nam daje 6.